Właśnie jedziemy przez historyczną drogę 66, która łączy bodajże 7 stanów, przebiega przez 7 stanów od Kalifornii do Oklahoma. Jesteśmy właśnie na drodze Route 66 przy hotel Royce Motel and Cafe. Jest bardzo gorąco, 104 stopnie, nie wiem ile to jest na Celsjusza, 38, 40. Bardzo drogie, najdroższe paliwo jakie widziałem w Stanach Zjednoczonych. Jesteśmy właśnie w trasie do Joshua Park Tree i natrafiliśmy, przejeżdżamy przez jakieś pustynie. Jest tutaj tak gorąco. Aktualnie temperatura to jest 106 stopni Fahrenheita, 40 kilku w cieniu. I natrafiliśmy na tak wyschniętą ziemię. Takiej jeszcze nie widziałem, tak wyschniętej ziemi jeszcze nie widziałem chyba. No może poza Death Valley. Czekam jeszcze na jakiegoś skorpiona i węża, bo tutaj ponoć ich trochę jest. Skorpion królewski tutaj występuje. W drodze widzimy bardzo dużo tutaj skrzynek pocztowych. Są one rozstawione gdzieś co 100 metrów, tak na oko. I te skrzynki pocztowe są od domów, które są tam w oddali. Tutaj na przykład jest droga do nich, taka polna. Ja by listonosz nie musiał do każdego domu jechać, to po prostu tutaj pozostawia pocztę. A jeśli ktoś cokolwiek chce wysłać, to po prostu podnosi... Tutaj jest taki... To czerwone podnosi do góry i wtedy listonosz z daleka wie, że coś jest w skrzynce i musi to wysłać. W takiej zasadzie. Chodzi o to, aby listonosz nie musiał jeździć do każdego domku po dość nieciekawych drogach. Takich jak ta. I tylko takie, jak zauważyłem, tutaj są. Jesteśmy w końcu w Joshua Park. Jest przeraźliwie upalnie. Jest 106 stopni Fahrenheita w cieniu. I co jeszcze? No tutaj na razie na podstawie stworzonka i na dużo dziur w ziemię, w ziemi. Ponoć jest tutaj, ponoć są tutaj tarantule i królewskie skorpiony. Bardzo chcielibyśmy je zobaczyć, przynajmniej ja. Mi się wydaje.
drzewka, które nas tutaj otaczają, są to juki. Są to duże odmiany juki, jedne z największych na świecie. Jesteśmy w miejscu, które nazywa się Hall of Horrors. Zeszliśmy właśnie na Baker Dam i niestety tutaj miało znajdować się jakieś źródło wody, z którego około 100 lat temu doprowadzali wodę do kopalni dla pracowników oraz dla bydła kowboi. Zeszliśmy na dół tego Baker Dam i według zdjęć tutaj powinna woda płynąć, to powinno być pod wodą i tutaj też, tam powinna woda płynąć i płynęła pewnie 10 albo 20 lat temu. Poszliśmy z drugiej strony tej tamy, myśleliśmy, że może jakieś skrawki wody tutaj znajdziemy, z jakieś ostatnie kropelki. No i widać, że jest tutaj zielono, czyli być może jakiś czas temu były tu jakieś resztki wody. Właśnie znaleźliśmy na pustyni starą studnię i wiatrak, który wypompowywał wodę. Zastanawiam się, czy jest tam jeszcze jakaś woda. Nie ma żadnej szczeliny, żeby mu coś wrzucić. Znaleźliśmy pewnie pewien skarb na pustyni. Jest to stary samochód. Wygląda mi na lata, chociaż nie jestem znawcą samochodów, na lata pomiędzy 1900 rok a 1940-50. Tutaj na pewnym murku widziałem wyryty napis June 1939 roku. Coś tutaj się działo prawdopodobnie. Znaleźliśmy kolejny samochód. Ten jest w trochę lepszym stanie. Ten samochód jest jednak w najlepszym stanie. Jesteśmy teraz przy Wall Street Stamp Mail. Już niefunkcjonujące i podejrzewam, że w wieku podobnym do samochodów prezentowanych wcześniej. O, z 1930 roku. 1930 roku prawdopodobnie zaprzestano produkcji. Jesteśmy właśnie w Chola albo Cola Cactus Garden. Tylko niestety nie możemy wyjść i nagrać filmiku, ponieważ są ostrzeżenia, że jest tu masa pszczół, które mogą atakować.
one poszukują wody i naprawdę widać tu wokół samochodu masę pszczół. Co chwilę któraś uderza w okno. Fajnie wyglądają te kaktusy. To pole kaktusów jest naprawdę olbrzymie, tam zaczęło się dużo wcześniej. Jeszcze zdążyliśmy dzisiaj dotrzeć do Cottonwood Springs. To jak jakaś oaza. Schodzimy w dół. Słońce już nam zachodzi. Za górami. O, tak wyglądają palmy, w których ususzone liście nie są ścinane. Owoce z tych palm, chociaż to wygląda jak jakaś juka, inna odmiana juki. Niestety zachód słońca pokrzyżował nam plany, chcieliśmy dojść jeszcze do zaginionych palm, ale to jest jakieś ponad pół godziny jeszcze stąd. No to jest much i różnych owadów. Jeszcze w drodze powrotnej doczytaliśmy, że to miejsce było używane przez Indian przez wieki do tworzenia różnych naczyń. Wydobywali stąd jakąś glinę. Nie wiem dokładnie z którego miejsca, nie jest to opisane, mamy tylko taki opis dwuzdaniowy.